Cześć. Dzisiejsze zamówisko być może będzie nieco krótsze, ale to tylko dlatego, że robię eksperyment, którego celem jest odpowiedzenie na pytanie, w jaki sposób skosić trawę dzięki przydomowej fotowoltaice, ale tak, aby nie korzystać z magazynowania energii w akumulatorach. No i oczywiście zakładam, że nie mamy w tym momencie dostępu do sieci elektroenergetycznej. Aby nie robić jakiegoś totalnego miksa, to zamieszczę ten materiał o tym eksperymencie w kolejnym filmie, być może jeszcze w ten weekend. A póki co lecimy zobaczyć, co tam słychać na lokalnych złomowiskach. Zapraszam. Ale konkretna kosiara. Wielka gondola, elektryczna oczywiście, wykonana w starej pancernej technologii. Wszystkie koła na miejscu. Silnik oczywiście trup. Nóż zmęczony. Ale gondola naprawdę przepancerna. Tylko że jest aluminiowa, więc skroiliby mnie tutaj po prostu jak za złoto, prawie że po dzisiejszych cenach, więc nawet nie będę ryzykował zapytania. Ale zastanawiam się nad kosiarką elektryczną zamiast spalinowej, bo przy aktualnych cenach paliw, no to koszenie trawska jest dosyć kosztowne. Taniej i ciszej byłoby załatwić to prądem, aczkolwiek wkurzający jest przedłużacz, z którym trzeba się ciągać po działce i można go jeszcze poprzecinać przy odrobinie nieuwagi. No, ale za to cisza rekompensuje te mankamenty. Jakaś giwera z tłumikiem? Co to za cudo? Po zainstalowaniu dojarki. A, dojarka. Czyli tłumik szmerów sania, nie inaczej. No cóż, dojarki to nie potrzebuję. Nie planuję żadnej trzody ani bydła. Proszę, jaki ładny bloczek dźwigowy. Nikt nie kupi, bo za ciężki. A tam drugi. No ale ten to jest nówka Pewex przy tamtym. Zbiornik jest, ale reszty brak. No niestety, nie tym razem. Z rozrzewnieniem przypominam sobie czasy, kiedy to od tak sobie inwestowałem w różne elementy metalowe na złomie, bo fajnie wygląda. Nowe pewnie się przyda. Przy dzisiejszych cenach sprzedaży złomu użytkowego, no to trzeba mocno uważać, co by nie doprowadziły te zakupy do bankructwa. No ale wiecie, jak to jest. W sklepie jest jeszcze drożej niż na złomie. Skarb Rafała, czyli to, co udało mu się zakupić na ostatnim motobazarze. A teraz były i w Warszawie, i w Łodzi. Nie, w Toruniu. W Toruniu? Tak. A w Łodzi chyba nie było. Czy był? Też teraz był. Będzie. A będzie dopiero. No to fajnie. Jak ktoś nie był, może tam zajechać. W każdym razie, no niby niepozornie prosta piła, taka do gałęzi w ogródku, ale jak to jest fajnie rozwiązany sposób mocowania różny tego ostrza, do rękojeści, no to się w głowie nie mieści, jakie to jest proste i fajne rozwiązanie. I wyobraźcie sobie, że w tym oto narzędziu ostrze można zamocować na cztery sposoby. To jest numer jeden. Rozwiązanie numer dwa. Rozwiązanie numer trzy. Numer cztery. Wypinanie tego jest niezwykle proste. Można to zrobić spokojnie jedną ręką. I zamocowane. No powiedzcie, że to nie jest genialne. A to narzędzie według Rafała pochodzi z czasów II wojny światowej. Rafał, na jakiej podstawie tak twierdzisz? Chodzi o te napisy? Tak. No powiedzcie, że to nie jest super rozwiązanie. Dlaczego tego nie można kupić teraz w sklepie, a było 60 czy 70 lat temu dostępne? Nie rozumiem. Gdzie te blachy przychodzą? Tutaj. I między to jest guma. Przychodzi na dwie śruby. Rafał dorwał pedał do roweru do swojej kolekcji i według niego jest, pochodzi on z 1937 roku. A to będzie, mówię, że jakiej to jest firmy? Wipperman. Wipperman? Tak. No proszę. Ktoś może potwierdzić bądź zaprzeczyć, jeżeli się zajmujecie taką starodawną techniką rowerową. Wygląda ciekawie. Teraz opowiem o małej ciekawostce technicznej związanej z przemysłem lodziarskim. To, co tu widać, to są noże, które mieszają masę lodową w maszynie do lodów takich włoskich, która to posiada dwa cylindry wewnątrz. W tych cylindrach te noże się znajdują.
a za cylindrami jest przekładnia, która to obraca te właśnie noże. Ale jak to u nas w naszym pięknym kraju bywa, po kilku latach taka maszyna wymaga jakiegoś tam serwisu. No i serwis wymyślił sobie, że wymieni te noże, ale zastosował nieco krótsze. Efekt był taki, że one jedynie w końcówkach swojej długości były zamocowane w gnieździe przekładni. A do tego jeszcze druga ciekawostka to jest taka, że maszyna ta chińskiej produkcji, polskiego importera, który firmuje tą maszynę, nazwy nawet nie będę wypowiadał, bo po tym filmie pewnie skończyłoby się to sprawą w sądzie. Mianowicie maszyny te są tak delikatnie wykonane, że przekładnia, która jest napędzana paskiem klinowym z silnika, po prostu za pomocą, w sumie to nie za pomocą, ale dzięki napięciu tego paska, zaczęła się odsuwać od cylindrów, w których to te noże pracują. I efekt jest taki, że te noże jeszcze bardziej wyszły sobie z gniazd. Do tego stopnia, że aż przy zwiększeniu gęstości masy lodowej zaczęły przeskakiwać w gniazdach. No i dziewczyna mówi, no co jest grane? Kurczę, no jak masa tężeje, to później maszyna mi się przemraża i w ogóle nie chce nic działać. Serwis na to, komputer się zepsuł. Trzeba wymienić komputer. Tak, jasne, komputer. Temu z głowy, kto te noże wymienił, to może i tak. Ale nie wiem, czy tamten komputer podlega wymianie. Stare noże na szczęście oddali i ze starych noży wyciąłem krótkie kawałki końcówek. Zresztą tam długa historia, bo pewien element tak zwanej czołówki został wymieniony, więc te noże i tak uległy zmianie, dlatego też i zostały te wymienione, no ale pomimo tego nie została ich długość dobrana prawidłowo. No i brakuje tak, jak na moje oko, to z 5, może 8 mm, żeby było idealnie i w miarę bezpiecznie. Tak więc i mała robota się szykuje. Dobrze, że stal, o zgrozo, nie jest to stal nierdzewna, tylko zwykła stal w tejże maszynie, no ale tak to bywa, jak zamiast inżynierów rządzą księgowi i wszystko jest zrobione po taniości, żeby jak najbardziej się opłacało. No ale ta, że stal jest dosyć dobrym medium do spawania. Zresztą nierdzewka również się super spawa. No ale to trzeba mieć jeszcze drut nierdzewny w miegomacie. Tak więc za pomocą starych części spróbuję zregenerować to, no bo chcę pomóc dziewczynie, bo niestety tenże serwis to za każde dotknięcie takiej maszyny życzę sobie kasy w tysiącach, a najlepiej wymienić na nową. Czyli garnek z wodą przygotowany i jedziemy. Woda do chłodzenia po kawałku spawania, po to, żeby nie uszkodzić elementów plastikowych. Czyli po kawałku, potem obcięcie naddatku, no i szlifowanie spawów. Naciąłem oczywiście klin, czego nie zarejestrowałem na filmie, ale inaczej byłoby bez sensu. 5 mm więcej wystarczy. Skoro można zaokrąglić, to da się też chyba zakwadratowić. No, powiedzmy, w granicach tolerancji błędu. Dwa akumulatory w identycznej obudowie. Po lewej stronie chińska produkcja, z wyższej półki niż najtańsza, o pojemności 84 Ah. Tak przynajmniej Chińczycy napisali. Po prawej stronie produkt ponoć amerykański, Full River, czy jakkolwiek się to czyta, i o pojemności 70 amperogodzin. Zastanawia mnie fakt, ile waży jedna amperogodzina. Według Chińczyków, jak i według Amerykanów. Dobrze, może na początku chińskie amperogodziny. W dzisiejszych czasach chyba trudno o jakiekolwiek inne. No i tenże akumulator waży 20,5 kg w jakimś tam zaokrągleniu. Waga pokazuje raczej prawidłowo, z tego co mi wiadomo. A co powiedzą na to Amerykanie? O kurczę, nie mogę oderwać ich od ziemi póki co. Amerykanie mówią, że ich mniejsza liczba amperogodzin waży znacznie więcej. Nieźle, 70. Pewnie mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że akumulator wykonany w technologii AGM, który posiada na sobie jakieś parametry, to jeśli chodzi o liczbę amperogodzin, są one podane w cyklu 20-godzinnym.
Czyli jeżeli będziemy dany akumulator rozładowywali określonym prądem w ciągu 20 godzin, w przypadku tego akumulatora będzie to 3,5 A, a w przypadku tego 4,2 A. Przez 20 godzin powinniśmy uzyskać od pełnego do pustego, czyli napięcie na poziomie 10,5 V. Wtedy można przyjąć, że akumulator został rozładowany. No i powinien on wydać z siebie wartość, która jest podana na obudowie. Nigdy tego nie testowałem, ale na kanale Mister Akumulator pan Robert Mazurek testował produkty przynajmniej tej firmy. Tam się jakoś to zgadzało. Ten akumulator już jest trochę wiekowy, jeśli chodzi o full river, więc bez sensu byłoby taki test wykonać, bo nie będzie on miarodajny, no ale sami widzicie, masa mówi za siebie i pewne parametry. Co jest prawdą, trudno powiedzieć. Myślę, że cięższy produkt może być na pewno bardziej trwały. Wadą z pewnością może być cena tegoże akumulatora, bo biorąc pod uwagę parametry techniczne i obśmiewanie się z tego, że Chińczycy mają lżejsze amperogodziny, to niestety faktem jest to, że za jeden taki akumulator można zakupić dwa takie. I pytanie, czy na pewno warto kupować droższy produkt, który jest dwukrotnie droższy. No, gdybym miał go otrzymać za darmo, no to odpowiedź byłaby oczywista. Na pewno ten. Ale biorąc pod uwagę koszty, no to bym się solidnie zastanowił. Czy na pewno warto kupić dwukrotnie droższy akumulator? Bateria ta trafiła do mnie jako używana, a co gorsza, na obudowie nie byłem w stanie znaleźć nigdzie jej daty produkcji. To też zacząłem szperać po necie, żeby dowiedzieć się chociaż w jakich latach była produkowana. Okazuje się, że produkowana jest do dzisiaj i można kupić nową, ale cena wprawia o lekki zawrót głowy. Ogólnie ten akumulator sprawia wrażenie, że jest znacznie solidniej wykonany niż te, które są dostępne na rynku. Ale na tejże ofercie sprzedaży poniżej widnieje również informacja, że jeżeli będziemy go rozładowywać w cyklu 5-godzinnym, a to oznacza, że prąd rozładowywania będzie nie większy niż 14 amperów, to jego pojemność z 70 amperogodzin spadnie do 57. Jest to dosyć znaczna różnica. Jeżeli chcielibyśmy oprzeć bank energii o tego typu akumulatory, no to w przypadku jego dynamicznego rozładowywania można by się mocno zdziwić, no bo w przypadku większych prądów myślę, że ta różnica będzie znacznie większa. To też zacząłem zadawać sobie pytanie, czy da się w ogóle zrobić to inaczej? Może nie korzystać z akumulatorów? Więc jak? Ale o tym w kolejnym filmie. Do zobaczenia, cześć!